No ale wiadomo, że jak się kończą pieniądze, to wtedy ludzie idą po prostu do głowy i zaczynają wybierać prawicę. No i coraz więcej ludzi. Sędzia bym to odczytał, który bardzo powiedział, co tu jest napisane, to sędzia bym... Kapitalizm prowadzi do wyzysku człowieka przez człowieka, Karol Marx. Jestem działaczem Partii Zmiana. Więc, proszę pana, kapitalizm to wyzysk człowieka przez człowieka, a w socjalizmie jest dokładnie odwrotnie. I proszę państwa, wracam do tego, co jest prawicą. Prawica są ludzie, którzy uważają, że człowieka trzeba traktować jak człowieka. Lewica uważa, że człowiek jest bydlem, którym trzeba się oczywiście zaopiekować. Państwo opiekuńcze się nazywa, prawda? Trzeba wyśrodkować, nakarmić, ale nie wolno dawać mu podejmować żadnych decyzji. To jest bydle, to jest małe dziecko, to jest niewolnik. W każdym razie to nie jest człowiek. Także Polacy są, jak większość Europejczyków, jest od ponad 100 lat traktowany właśnie jak małe dzieci, zachowują się jak małe dzieci. Małe dziecko domaga się, że mu się należy, prawda? Dokładnie to samo uważa dzisiaj przeciętny Europejczyk, że mu się należy, bo jest traktowany jak małe dziecko. Więc jeszcze raz, żeby to powiedzieć jasno, kiedy rządziła prawica w Europie, a rządziła przecież od w zasadzie, prawica jest normalnym systemem rządów, jak rządziła w Europie, my, biali ludzie, rządziliśmy światem. Myśmy kontrolowali cały świat. W tej chwili rządzi lewica, czyli wszystkie wartości są odwrócone. To, co się nazywało w Europie dobrym, w Unii jest złym. Prawda? Automatycznie. Niemal dokładnie. Wszystko to, co się... Żyjemy w dziedzinie kompletnej, w bałaganie prawnym. Nie wiadomo, kto rządzi, nie wiadomo, powstają jakieś szczyty, nie wiadomo, co rządzą, mają uprawnienia. Nie wiadomo, jakie uprawnienia ma Komisja Europejska, jakie ma Rada Europejska, jakie ma Parlament. Jest jeden wielki bałagan i o to chodzi, prawda? To jest celowo robione. Żyjemy w dziczy. Na przykład likwidacja kary śmierci. No, w Europie morderca musiał wisieć. To jest nie tylko w Europie, w każdym normalnym państwie obowiązuje kara śmierci. Istnieją tylko dwa plemiona w dorzeczu Amazonki, dwa w Afryce, jedno w Brukseli, które zniosły karę śmierci. Wszystkie państwa cywilizowane karę śmierci znają. Nie można zjeść karę śmierci. No, ludzie mówią tak, no zróbmy takie absolutne dożywocie, to jest to kara gorsza niż kara śmierci. Otóż po pierwsze ja nie jestem tak okrutny, aby komuś skazywać na coś gorszego niż kara śmierci, a kara śmierci mi wystarcza. A po drugie, no co, taki skazany na takie absolutne dożywocie zabije współwięźnia, tak? Co my zrobimy? Damy mu absolutne dożywocie, czy dołożymy mu jeszcze 10 lat? No, to jest niemożliwe. Zniesienie kary śmierci jest absurdem, a mój konkurent, jego ekscelencja Józef Komorowski, podpisał nawet ustawę, która znosi karę śmierci również w przypadku wojny. Czyli to jest ośmieszenie się kompletne. No, to świadczy, że to jest dziecinniała cywilizacja, zdychająca, umierająca cywilizacja, która nie umie nawet zabić mordercy. No, taka jest. Proszę państwa, już mówiłem, wszystkie wartości są odwrotne. To jak na przykład w Europie mówiło, kto nie pracuje, ten nie je. W Unii oczywiście jest odwrotnie, kto nie pracuje, należy mu się zasiłek. No, wszystko jest odwrotne niż było w Europie. Na przykład dzieci. Dzieci należały w Europie do rodziców. Dzisiaj dzieci należą do państwa. Jeżeli państwo myślicie, że macie, czy będziecie mieli dzieci, to się głęboko mylicie. Spróbujcie dać dziecku klapsa i się dowiecie, czy naruszyliście tyle własności państwowej. To nie jest wasze dziecko, to jest państwowe dziecko, którego wy tutaj żeście naruszyli tyłek, prawda? Jesteście, jak ja miałem tam kilka lat, to rządziła straszliwa komuna, naprawdę straszliwa komuna. Wtedy rzeczywiście komunizm, potem to w 70 roku to już małe piwo, co się działo. Ale to byli ludzie ludzko przedwojenni, czyli Europejczycy. Jeżeli zdarzyło się nieszczęście, że matka zajęta w kuchni, dziecko sobie otworzyło okno, wypadło i zabiło się, to wszyscy współczuli tej matce. Wszyscy współczuli rodzinie, matce zwłaszcza, bo to dziecko, matka jest związana. Dziś ta matka idzie do więzienia za brak opieki nad państwowym dzieckiem. To jest inna wroga, nienawistna mi cywilizacja, oparta na niezrozumiałych wspólnych zasadach. Oczywiście, jeżeli ja mam sukę, to suka ma szczeniaki i
Kto decyduje o tym, czy je zaszczepić? Szukacie i właściciel? I właściciel. A jak Państwo macie dzieci, to kto decyduje, czy je zaszczepić? Wy czy Wasz właściciel? Wasz właściciel. Nie macie już dzieci. Są państwowe dzieci, państwo może wasze dzieci odebrać, dać do rodziny zastępczej, do domu dziecka, bo dziecko jest za chude, bo dziecko jest za grube, bo w domu nie ma telewizora, bo w domu jest za biednie. W Szwecji jak dwa razy się nie pójdzie z dzieckiem na przegląd zębów, to się odbiera z automatu do domu dziecka. Dzieci są państwowe, nie należą do rodziny. Nie możemy zdecydować, to jest typowy ustrój niewolniczy. W ustroju niewolniczym to właściciel niewolnika decyduje o tym, czy w jakim wieku posłać dziecko do szkoły. Przecież nawet odebrano nam prawo wyboru wieku, w jakim posyłamy dziecko do szkoły. Nic, to już nie są nasze dzieci. Odebrano nam dzieci. Czego się uczy te dzieci? Nie mam na to żadnego wpływu. Żadnego. Nawet w szkołach tak zwanych prywatnych programy są zatwierdzane przez naszego właściciela, czyli przez ministra edukacji narodowej. Żadnego. To już nie są nasze dzieci. W wyniku tego ludzie dzieci nie mają, bo po co? Bo po co? W ustroju niewolniczym dziecko nie jest potrzebne. Nie, się nie mnożą, bo ludzie wolni potrzebują mieć dzieci, żeby na starość ktoś ich utrzymał. Tak? W ustroju niewolniczym pan ma obowiązek utrzymywać niewolnika do końca dni jego. A więc mamy zapewnione chleb do końca życia, więc nie musimy mieć dzieci. Po co? Dzieci przestały się rodzić. Jest to typowe w ustroju niewolniczym, prawda, w którym obecnie żyje. I dawniej, czego ludzie uczyli? Jakimś dziwnym trafem nie było szkół koedukacyjnych. Ja to, że nie było, bo każdy wie, że szkoły żeńskie, szkoły męskie mają znacznie lepsze wyniki nauki niż szkoły koedukacyjne. Ale celowo się robi koedukacyjne, żeby po pierwsze ludzi ogłupić, a jeszcze jest drugi powód, o którym za chwilę będę mówił, dlatego robi się szkoły koedukacyjne na siłę. Na siłę. Ale nie było szkół koedukacyjnych. Koedukacja to jest cofnięcie nas o 4000 lat. Jak było plemię prymitywne, gdzie nie ma jeszcze szamana, nie ma czarownika, bo jak już szaman to jest jakaś kultura, prawda, obszerna, to rzeczywiście chłopcy i dziewczynki razem się uczyły wygrzebać pędraki z ziemi. Natomiast w plemieniu już cywilizowanym, gdzie jest szaman i czarownik, to już chłopcy i dziewczynki są uczone czego innego. To jest wyższy rozwój, prawda? Postęp to jest specjalizacja, a nie uczenie tego samego. Specjalizacja. No i czego uczono tych chłopców? Uczono agresji. Chłopiec miał być bitny, miał się bić. Dlatego podbiliśmy cały świat. Żeśmy swoich chłopców uczyli, że mają się bić. Chłopiec miał się bić w obronie kobiety, w obronie dziecka, w obronie honoru, prawdy, ojczyzny, wiary. Prawda? Uczono go, że to jego obowiązek się bić. Dzisiaj oczywiście się uczy dzieci czegoś odwrotnego, że chłopiec ma nie być agresywny. No tak, bo oni się boją buntu niewolników. Niewolnik, dziecko niewolnika ma być potulne. Tego się uczy. Wiecie Państwo, jaka jest główna różnica między człowiekiem wolnym a niewolnikiem? Że niewolnikowi nie wolno mieć broni. Jak Amerykanie zajęli Irak czy Afganistan, prawda? To, ale przecież do głowy im nie przyszło, żeby podbierać ludziom broń. Tam wszyscy mieli karabiny. Amerykanom do głowy nie przyszło, że można wolnym ludziom odebrać broń. A nam broń odebrano. Nasi władcy boją się buntu niewolników. Dlatego popierają emigrację, zabierają za granicę, się później nie zbudują. Dlatego edukacja, bo z kim przestajesz, takim się stajesz i chłopcy hodowani razem z dziewczynkami stają się mniej agresywni. Prawda? Wszystko jest po to, żeby uchronić ich od buntu niewolników. I to jest świadoma i celowa robota. Właściciele niewolników chcą dalej nimi być. Raz na 4 lata można sobie wybrać właściciela. Jak sobie wybierzemy pana Palikota, to będzie 0 godzin religii w szkołach. Jak sobie wybierzemy pana Kaczyńskiego, to będą 2 godziny dziennie religii w szkołach. Ale to nie my o tym decydujemy, tylko nasz właściciel. I my nie chcemy zastąpić ministra edukacji z partii tam PO, PSL czy PiS-u, komis partii Korwin, tylko chcemy zastąpić, zlikwidować Ministerstwo Edukacji. Wspominamy, że Kopernik, Maria Kluskłodowska i tak dalej uczyli się w czasach, kiedy nie było Ministerstwa Edukacji. Całkiem nieźle im to szło. Znaczy, polski system edukacji też ma lobbystę Wałęsę, prawda? Ale prawda, nie jestem pewien, czy jest to wielki tryumf
naszego systemu edukacyjnego. I proszę Państwa, no, ta brak agresji powoduje dalsze skutki straszne, bo Arabowie swoje dzieci uczą, żeby były agresywne. I one oczywiście wygrają. Przyjdą muzułmanie, tyle. Muzułmanie w swoich meczetach mówią otwarcie, nasze córki i wnuczki będą w ich haremach. I będą. Oczywiście, że będą. Co więcej, będą zadowolone. Bo jak mówił Jerzy Bernard Shaw, prawdziwa kobieta woli być czwartą żoną prawdziwego mężczyzny niż jedyną żoną fajtłapy, a co jest dwa facet, który nie ma jaj, który nie jest agresywny. Prawdziwa kobieta chce, żeby jej facet był agresywny, bo prawie daje może w tyłek, ale za to pobije każdego, kto dostnie ją czy jej dziecka. Prawda? Opłaca się mieć agresywnego samca. Tak reagują prawdziwe kobiety oczywiście. Tak będzie. Jeżeli przyjdą ci Arabowie i będą brali nasze kobiety, to nasi mężczyźni będą mieli tylko jedno, negocjować i prowadzić dialog. Jedyne co umiemy dzisiaj. Natomiast trzeba się bić. Prawda? Trzeba się umieć bić. Jeżeli uczy się młodych ludzi herezji, że życie ludzkie jest najwyższą wartością. Słuchajcie, ja widziałem księży, którzy mówią, że życie ludzkie jest najwyższą wartością. Że nie Bóg, nie wiara, tylko życie ludzkie. Jak można coś takiego powiedzieć? Każda cywilizacja oparta na jakichś imponderabilia o rzeczy ważniejsze niż życie ludzkie. Jednak są takie wartości, drugie inne, ale nie można powiedzieć, że życie ludzkie jest najwyższą wartością. Co to znaczy? Znaczy, że co? Przyjdzie bandzior, pyta dziecko, przykładam dużo do garów i dajcie $1 miliard. To trzeba dać, bo skoro życie ludzkie jest najwyższą wartością, to jest więcej warte niż 2 miliard, nie? Jak można coś takiego powiedzieć, że życie ludzkie jest najwyższą wartością? Jak? To jest zaprzeczenie całej cywilizacji, z powodu dziczy, do kompletnej dziczy, prawda, prymitywu. Gdzie liczy się, tylko, prawda, życie tam, żeby się nażreć, napić i tyle. Schodzimy na poziom prymitywu. Powiedzmy sobie to jasno i otwarcie. Jakie tego skutki? O! Parę lat temu, już chyba paręnaście nawet, była konferencja prasowa szefa Związku Zawodowych Danii, żołnierzy zawodowych Danii, który powiedział że otwarcie, że na wypadek wojny pierwszym obowiązkiem żołnierza jest wywiesić białą flagę. No, tak, skoro życie ludzkie jest najwyższą wartością, no to jedyny sposób, żeby tego uniknąć, to jest wywiesić białą flagę. No tego się uczy ludzi. Uczy się ludzi, na przykład kasjerka, jak przyjdzie bandyta do banku i żąda pieniędzy, ma obowiązek mu je wydać. Jeżeli ona odmówi, a biedny bandyta dostanie ataku serca z wrażenia albo zacznie strzelać i kogoś zabije, to kasjerka za to karę, to jest jej wina, że nie wydałam pieniędzy. Tego się uczy ludzi. Negocjuje się z terrorystami. Jak można negocjować z terrorystami? Podstawowa wartość europejska, nie wolno z terrorystą negocjować. Ona się szkoli. Negocjatorów z terrorystami. Płaci się im okupy. Jak można płacić okup terroryści? Przecież ja mam 8 dzieci, tak? Jakby ktoś porwał moje dziecko, żądał ode mnie okupu, ja oczywiście nie wypłacę. W ogóle nie będę z nim rozmawiał, bo słuchaj, co ciekawe, co on mi zrobi, jak ja nie będę z nim rozmawiał. Co on może mi zrobić? Nic. Tak? A jak ja zacznę z nim rozmawiać i płacę mu okup, to jest wezwanie do każdego, porwaj się moje drugie dziecko, następne, bo ja płacę okupy, tak? To jest narażanie wszystkich moich dzieci, ja tego nie mogę zrobić. A dziś to się robi. Porywa się Europejczyków wszędzie i te wszystkie arabskie organizacje i inne mają masę pieniędzy z okupów zaporywanych, no, porywają następnych oczywiście, nie? To jest zdychająca, umierająca cywilizacja, rozumiecie? Ci Arabowie na nim pogardzają, się śmieją z nas. Kiedyś Europejczyk to był ktoś, podziwiany Europejczyków, dzisiaj na nim pogardzają. Słuchajcie, jak ten... Jak się rozpadała Jugosławia, to mam nadzieję, że Unia Europejska będzie się rozpadała bardziej jak Czechosłowacja, a nie jak Jugosławia. Ona się teraz zacznie rozpadać na najbliższy rzadę. To proszę Państwa, były rzezie, tam posłano wojska holenderskie. No i tam dwa bataliony wojsk holenderskich w błękitnych hełmach, United Nations, prawda, miały bronić 8 tysięcy Bośniaków w Srebrenicy. No i proszę sobie wyobrazić, Przyszło trochę Serbów z karabinami na sznurkach i mi powiedzieli, żeby im wydać tych Bośniaków, bo jak nie, to będą strzelać. No, życie ludzkie jest najwyższą wartością. W związku z czym dzielni żołnierze holenderscy się pochowali do piwnic, tam się zgwałcili wszystkie Bośniaczki, wymordowali wszystkich Bośniaków. 8 tysięcy ludzi.
według wartości europejskich, takie wojsko się kładzie na ziemi i co dzisiaj temu się strzela w łeb. Wojsko tłumliwe się dziesiątkuje. Według wartości unijnych królowa Holandii wręczyła im 3 lata temu medale za służbę w Bośni. Ja się wstydzę, rozumiecie, jak rozmawiam z Arabem, że jestem członkiem, oni mnie uważają za członka tej cywilizacji. Ja jestem Europejczykiem, a nie federacją z Unii. Nienawidzę Unii, tak samo jak dobry Rosjanin nienawidził Związku Sowieckiego, który zgnoił starą piękną Rosję, tak samo jak dobry Niemiec nienawidził III Rzeszy, tych chamów z NSDAP, którzy zniszczyli Niemcy, tak samo ja jako dobry Europejczyk nienawidzę Unii Europejskiej, że z dumnych Europejczyków, panów świata, zrobiono niewolników, którzy są zadowoleni z tego niewolnika, biorą pieniądze. Wiecie, według wartości europejskich mężczyźnie nie wolno było wziąć pieniędzy. Mężczyzna, który wziął za darmo pieniądze, był wykluczany z towarzystwa. Nie wolno było tego wziąć. Dzisiaj ludzie dajecie nam tutaj, niewolnik, nie ma godności, nie ma honoru. Popatrzcie, co z nami zrobiono. Pan Donald Tusk wygrał wybory, bo obiecał, że wyżebrze z Unii 300 miliardów. Tak było, nie? A pan Kaczyński oświadczył, że nie 300, a 400 trzeba było wyżebrać. Tak powiedział. Moje hasło wyborcze to jest Polska dumna i bogata. Nie jak chcę PiS, ma być dumna, a może być biedna, tylko ja chcę tak jak Chińczycy, którzy odrzucili socjalizm, jak przyszedł tam Deng Xiaoping, prawda? To patrzcie, co im stało z Chinami. Oni są dumni i bogaci. Ci ludzie 30 lat temu, po szaleństwach maoizmu, byli 20 razy biedniejsi od PRL-u, ówczesnego PRL-u. 20 razy biedniejsi. Odrzucili socjalizm i co mają? Mają, proszę Państwa, lotniskowce, mają broń jądrową, mają rakiety balistyczne, mają rakiety kosmiczne, lądownik na Księżycu, za 5 lat Chińczyk stanie na Marsie, mają koleje rzędu 500 km na godzinę, wybudowali w ubiegłym roku 11 800 km autostrad 6 i 8 pasmowych. My tu mamy, zdaje się, taką autostradę, która tam ma prowadzić na Śląsk, nie? Ile my już budujemy, tak? Proszę Państwa. A autostradę na Euro 2012, niesłychanie ważną, czyli do Przemyśla i Lwowa, dostaliśmy dotację z Unii i do dzisiaj nie jest zbudowana, prawda? A Chińczycy zbudowali te 11 800, co robią, tyle budują mniej więcej, bez grosza dotacji unijnej. Pracują, zarabiają się, bogacą się, pracują, bo według wartości europejskich dobrobyt pochodzi z pracy. A dzisiaj się uczy, pochodzi z dotacji. Dotacje zabijają, dotacje szkodzą. Dotacje uczą, że można być niewolnikiem, dziewać łapę. Prawdziwy mężczyzna nie bierze dotacji, dzięki temu się rozwijamy. To jest. Ale u nas się każdy tych, co pracują, ten, kto pracuje, jest karany taką grzywną, ona się nazywa podatek dochodowy, a ten, kto nie pracuje, jest nagradzany zasiłkiem. Dziwimy się, że nie pracujemy. Ja rozmawiam z wiceministrem finansów i mówię mu, dlaczego wy macie, nakładacie takie ogromne, że to mówię oczywiście, mówię, jak jest wypowiedź, nie? Nakładacie taką ogromną akcyzę na alkohol. Tam jest 9% jest tak podatku. A mówią, bo chcemy, żeby ludzie nie pili. Aha, to podatek dochodowy nakładacie na ludzi, żeby nie pracowali, tak? No, proste, nie? Tak jest. Jeżeli człowiek nic nie robi, ja go nie każę grzywną. A jak człowiek zarobi 1000 zł, to ja mu każę grzywną 200 zł, czyli to jest kara za to, że zarabia, nie? Natomiast człowiek, który nie pracuje, dostaje jeszcze zasiłek, czyli to jest nagroda za to, że nic nie robi. To jak tak, bo taki ustrój może istnieć, to wszystko stoi dokładnie na głowie. Dokładnie na głowie. Jak można nagradzać tych, co nie robią, a karać tych, którzy pracują? No to dziwne, że ktokolwiek jeszcze pracuje. Ludzie mają jakieś resztki przyzwoitości i pracują. Także potem jest zdziwienie, że jest 2 miliony bezrobotnych. Dziwne, że nie jest 30 milionów bezrobotnych. To jest pytanie, dlaczego nie ma 30 milionów bezrobotnych. Wyjaśnię sobie ten fenomen. Proszę Państwa, jest to absurdalny system, w którym żyjemy. Absurdalny zupełnie. I musimy wrócić do normalności. Jeżeli chcemy wrócić oczywiście. Bo można powiedzieć tak. Niech przyjdą Arabowie. Nie zrobią porządek. Jak przyjdą Arabowie i wyzwolą nas pod okupację Unii Europejskiej, to będzie nam znacznie lepiej niż teraz. Z całą pewnością. Zniknie VAT, przecież z Koranem.
zniknie podatek dochodowy sprzeczny z Koranem, zniknie podatek od kupna sprzedaży sprzeczny z Koranem, mordercom będą obcinali głowy na drugi dzień, nie będzie pochodów tych tam miłości, równości innych takich, prawda, na ulicach, pani Grodzka gdzieś tak tajemniczo zniknie, czyli wróci cywilizacji. Gorsza niż europejska, no tak jak nasza jest najlepsza, europejska była najlepsza, a unia jest najgorsza, to arabska jest gdzieś tak po środku. Wróci jakaś cywilizacja przynajmniej. Nie będzie już dziczy, tylko cywilizacji. Tylko będą pewne minusy. Kobiety będą chciały sobie włosy zasłaniać, prawda, tam. Krzyże trzeba będzie pozdejmować z piersi, znaczy nie na wierzchu, z kościołów trzeba będzie pozdejmować, dzwony trzeba będzie pozdejmować z kościołów. W środku będzie można się modlić, ale tam na zewnątrz już nie. Także ja bym nie czekał na Arabów. A sami nie możemy kary śmierci przywrócić? 70 parę procent Polaków chce przywrócić karę śmierci. Mam czekać na Arabów, aż oni ją przywrócą? A sami nie umiemy? No, powtarzam. Sami możemy zrobić to samo, krótko mówiąc. Albo będziemy czekali, aż przyjdą Arabowie, no chyba, że nas wykupią Chińczycy. Po sieci biega taki filmik z burmistrzem miasteczka, chyba Wuchang, czy jakie miasteczko chińskie, tam 8 milionów ludzi. I ten burmistrz pokazuje na park miejski, w którym siedzi tam dwoje emerytów na wielkim parku i mówi, patrzcie, u nas przecież nie ma przymusu pracy. Każdy przyjeżdża pracować, pracują, bogacą się. A wy sobie płacicie zasiłki dla bezrobotnych. To my was za 10 lat wykupimy. No chyba, że przyjdą najpierw Arabowie i wezmą nasze córki, wnuczki do harem. Nasza cywilizacja umiera, rozumiecie? Nie ma rozwoju. Pan Tusk się chwalił, że Polska jest zieloną wyspą, bo ma tempo rozwoju plus 1, a reszta Unii ma tam minus 1 czy minus 2. To śmieszne. Chiny w kryzysie mają 7, bez kryzysu 11, tak? Tempo rozwoju. To jest śmieszne. Słuchajcie, jak była komuna, zresztą mówiłem, że przyłączamy nasz euro za ścianę do euro za dupia, a nikt mi nie wierzył. Wszyscy myśleli, że przyłączamy takiego potężnego, dynamicznego organizmu. Unia umiera, dzieci się nie rodzą, już mówiłem, bo po co, prawda? Gospodarka się nie rozwija. Jak ja miałem tam kilkanaście lat, to we mnie wmawiano, że Związek Sowiecki to się rozwija dynamicznie, potęga gospodarcza. A ja, słuchajcie, patrzałem, gdzie powstają drapacze chmur. Ja wiedziałem, gdzie jest dynamika i rozwój. W Ameryce. Wtedy była w Ameryce. Dzisiaj drapacze chmur powstają tam w Chinach, na Tajwanie, w Malezji, w RPA, w Brazylii, trochę w Ameryce. Znaczy, ja czytam, dwa tygodnie temu, czytam, że za rok będzie ukończony najwyższy wieżowiec afrykański w Kazablance, w Maroku. 640 metrów. Najwyższy w całej Afryce. A w Europie? W Europie, kochani, najwyższy budynek ma 340 metrów. Budynków powyżej 300 metrów, nie 600, tylko 300. Jest w całej Europie 10. Żeby było śmiesznie, 7 w Moskwie. Jeden w Stambule. Tylko jeden w Londynie i jeden w Frankfurcie, nad Menem. Jest to kompletny upadek gospodarczy. Kompletny upadek moralny. Od tego się zaczyna. Kompletny upadek demograficzny. Po prostu jest próżnia, się wszystkie ludy wywalają, zalewają Europę. Po prostu. Jeżeli na rodzinę francuską przypada białą, przypada 1,5 dziecka, a na muzułmańską 8 dzieci, no to proszę policzyć, jak za 7 czy 10 lat będziemy za Francję. Będzie emirat. Nie tam kalifat z Iraku, nie jest groźny. Tam powstanie emirat na południu Francji. My się boimy wszystkiego, my się boimy tych Arabów, ustępujemy jak... Oni nie muszą mieć większości, on to ponownie się im ustępuje. Ustępuje. One nawet nie muszą tu paść nogą, bo się z góry ustępuje. Na przykład 3,5 roku temu, przed Bożym Narodzeniem, Rada Szkolnictwa Anglii i Walii wydała rozporządzenie, że nie wolno komportować w szkołach pocztówek Matką Boską i Dzionkiem Jezus, bo to może urazić uczucia muzułmanów. Proszę, a dlaczego przez 2000 lat nie baliśmy się urażać uczuć Żydów? Prawda? Przecież Izrael jest jedynym państwem na świecie, w którym w arytmetyce nie używa się plusa. Jak nie wierzycie, zajrzyjcie sobie do Wikipedii pod plus.
nie używa się plusa. Jest takie te się używa odwrotne, bo ten krzyżyk razi Żydów. Dlaczego my się nie boimy? Nie wahamy się, bo Żydzi nie poczynają gardła, a muzułmanie poczynają gardła, więc Rada Szkolnictwa Anglii i Walii powiedziała, że skoro istnieje groźba, że taki muzułmanin zobaczy tę Matkę Boską, Dziątko Jezus, prawda, i może się wściec, podejrzeć gardło koledze, no to trzeba zakazać pocztówek, bo życie ludzkie, wiadomo, jest najwyższą wartością. Proszę Państwa, sprawa jest o tyle humorystyczna, że Arabowie się z nas śmieją. Zabrał potem głos wielki imam Anglii. Tak nawiasem mówiąc, w Anglii jest więcej meczetów w tej chwili, niż jest w świątyni chrześcijańskich. I zabrał głos wielki imam Anglii i powiedział tak, tłumaczę na jaski język. Gdybyś tam wygłupiewiały, umiały czytać i pisać, uczytały jedyną tę wartą książkę, czyli Koran, to byś tam wiedziały, że Jezus Chrystus jest wielkim prorokiem Boga, że Matka Boska jako Matka Wielkiego Proroka jest u nas czczona. Wiecie, że o Matce Boskiej jest więcej w Koranie niż we wszystkich czterech Ewangeliach razem wziętych. Matka Boska jest u nas czczona i nie ma najmniejszego powodu, żeby te pocztówki miały urażać ludzi muzułmanów, czyli tego stopnia to tak upadła nasza cywilizacja. Oni ryją z nas ze śmiechu, rozumiecie, w tych swoich maczetach. I co gorsza, mają rację. Więc jeszcze raz mówię, mamy możliwości albo wrócić do normalności, czyli przywrócić takie obyczaje, takie prawa, jakie były wtedy, kiedy rządziliśmy światem, czyli z 150 lat wrócić do kodeksu Napoleona, czegoś takiego, prawda? W różnych państwach były przecież różne prawa, prawda? No, wszystkie były prawicowe. Albo dalej iść w tym kierunku. No i przyjdą ci muzułmanie, no chyba, że nas przedtem wykupił Chińczycy. Oni wykupili już 1/4 gruntów rolnych na Ukrainie. W Afryce wykupują ogromne płacie ziemi. Oni pracują, więc mają. Po prostu. A my liczymy na dotacje. Polska dostanie dotacje od Niemców, Niemcy dostaną od Francuzów, Francuzi od Polaków, prawda? Musimy się otrząsnąć. Możemy chcieć umrzeć. Można powiedzieć, że świetnie, jak mi to firma mówił, że okres dekadencji jest bardzo przyjemny. To jest tak jak w samolocie, który spada. Jest piękne uczucie ważkości. Można nawet filankę z kawą odwrócić do góry nogami i kawa się nie wyleje. Wszystko można. Rób to, co chce. Tylko potem zetknięcie z ziemią jest nieprzyjemne. To zetknięcie z ziemią nastąpi. Pamiętajcie Państwo, że wszystkie państwa białego człowieka są dzisiaj zadłużone na gigantyczne pieniądze. Gigantyczne pieniądze. Prawda? To wszystko się może czasnąć jutro, może czasnąć za tydzień, może czasnąć za 3 lata. Tego nikt nie wie. W czasie, w momencie, kiedy pierwszy bank powie sprawdza. Sprawdźcie sobie Państwo, macie pieniądze w banku. W Waszym banku. Że 70% obligacji, znaczy wartości tego banku są obligacje rządowe. A rząd nie ma pieniędzy. Któregoś dnia bank zażąda, żeby rząd zapłacił, rząd wywróci kieszenie na lewą stronę. No i wszyscy zarządzają w tym momencie pieniędzy od rządów i zrobi to, co było w Argentynie 15 lat temu, tylko na znacznie większą skalę. To jest nieuniknione. Rolowanie długów, prawda, tam się drukuje nowe pieniądze, wpłaca się tam stare obligacje, to jest polityka zgodnie katastrofy gospodarczej. I to nie o to chodzi, że tutaj panowie, państwo głosujecie za Kaczyńskim, czy tam Tuskiem, czy tam w tej chwili konkretnie Komorowskim, i tam jak się odbywa, Dudą, prawda? Nie. Walczymy o powrót do cywilizacji, do normalności. Albo będziemy się dalej skaczać, podpisywali śmieszne konwencje, które podpisuje pan prezydent, i prosili Unię o dotację, prawda? Albo weźmiemy się do pracy. Jak mówił kiedyś w świętej pamięci Konwicki, ten pisarz, chyba 2 tygodnie temu zmarł, albo coś koło tego, on powiedział tak, że z kryzysu istnieją zawsze 2 wyjścia. Normalne i cudowne. Normalne to jest takie, że Matka Boska jak zwykle zrobi cud i nas uratuje, a cudowne jest takie, że Polacy wezmą się do roboty, przestaną liczyć na kogoś, zaczą uczciwie pracować. Więc my liczymy na cud, na poparcie państwa, na polityki, że trzeba będzie pracować. Bo ja mówię otwarcie.
U nas człowiek, który pracuje, będzie miał dobrze. 85% milionerów amerykańskich zrobiło się pracą własnych rąk. Spróbujcie Państwo zrobić 500 000 pracą własnych rąk, złotych. Spróbujcie. Przy tych podatkach, przy tym następie. Tam się... Miliarda tak się nie zarobi oczywiście, ale milion może. Człowiek, który dobrze główkuje, będzie miał u nas bardzo dobrze. A człowiek, który i główkuje, i ciężko pracuje, będzie miał naprawdę dobrze. A człowiek, który jest idiotą i jeszcze leniem, będzie miał u nas bardzo źle. Od razu to będzie miał krótko bardzo źle, bo po dwóch dniach niejedzenia, jak nie będzie żadnych zasiłków, będzie się musiał wziąć do roboty, prawda, i przestanie być leniem, to nic tak wspaniale nie uczy rozumu jak głód. Więc ja przypominam, czytałem kiedyś taki reportaż o Wietnamie, tam się zaczynało słów takie. Wietnam nazywa się Republiką Socjalistyczną. Ale w socjalizmie żyje tylko biuro polityczne, bo tylko oni mają szansę na jakąkolwiek emeryturę. Cała reszta Wietnamu żyje według zasady, kto nie pracuje, ten nie je. W wyniku tego wszyscy mają pracę i nikt nie chodzi głodny. To właśnie chcemy zrobić. Zlikwidować socjalizm, tą zatrutą ideologię. Pamięta pan Verheugen powiedział tutaj w Polsce, jak był, że są w Europie siły, które chcą zlikwidować 60 lat do roku wspólnotowego. Dokładnie to chcemy zrobić. Chcemy wypalić rozpalonym żelazem. To są te wartości, które przez 60 lat ta banda czerwonej hołoty wpajała w głowy nam i naszym dzieciom. Doprowadziła nas do upadku. Proszę Państwa, jakie są skutki tego, że ludzie nie są agresywni? Tak? Proszę sobie wyobrazić, że tak jak w Niemczech jest w tej chwili, w Polsce miało być od września, chyba z uwagi na wybory przesuną to rok. Prawda? Że dziecko się bierze do szkoły w wieku lat 6 i tam się naucza homoseksualizmu od razu. Proszę Państwa, przecież ojciec takiego dziecka lat temu 100 by zabił tego faceta albo przynajmniej go pobił ciężko. A dzisiaj taka jak moja suka. Ludzie kładą uszy po sobie, mrdają je pewnie ogonkami. Widocznie tak trzeba. Bo niewolnik tak reaguje. Zobaczcie, co zrobiono z dumnymi Europejczykami. Pokorne psy, które się boją umrzeć, boją się walczyć, nie są agresywne. To z nami zrobiono. Zobaczcie Państwo wybór. Albo czekamy na Arabów, albo robimy to sami. A chcemy to robić sami, prosimy głosować na Partię Korwin. Dziękuję za uwagę. Pan nie wspomniał, że w tym kraju jest miliony tych, co nie pracuje i głoduje, proszę pana. O innych państwach pan wspominał rozmaitości, o polskim przecież państwie... mówiłem wyraźnie, że bezrobocie jest powodowane podatkiem dochodowym i zasiłkiem. Nie mówiłem tego? Bezrobocie jest likwidowane na skutek, że fabryki zostały rozgrabione i zniszczone, proszę pana. Proszę pana. Dlatego jest bezrobocie. Nie mają ludzie, nawet ci, co chcą, nie mają gdzie się zatrudnić. Proszę pana, jak pan pójdzie do... To jest jedno. Jeszcze panu przerwę chwilę, przepraszam, bo pan długo mówił. Proszę pana, do 89 roku Polska była krajem, proszę pana, rolniczo-przemysłowym. Od tego roku Polska zaczyna być krajem głodowym, proszę pana. I nie ma ratunku, proszę pana. I kto się na przykład chce zająć stanowisko prezydenta, jak pan w ogóle tego nie rozumie. Dlaczego? Pytam dlaczego. Proszę pana, jeśli jak dosłownie, jakbym miał pańską wiedzę i pański wykład, ja bym cholera wstydził się tu ludziom na oczy pokazać. Tak dosłownie panu mówię. Proszę pana, mówić o emerytach, o bezrobotnych, o głodujących, o inne państwa Arabów niech pan sobie daruje. Obecnie, jak pan chce więcej mówić, mogę panu powiedzieć, obecni rządzący, niektórzy celowo robią bezrobocie, po to robią bezrobocie, że wtedy jest niższa cena siły roboczej, bo jeżeli jest bezrobocie, to jest więcej chętnych do pracy, w wyniku czego przedsiębiorcy mogą mniej płacić. Gdyby zlikwidować bezrobocie, poszłaby w górę cena siły roboczej, a to by spowodowało... Panie Korwinie, jedno zdanie i się usuwam. Mogę? No, proszę. Proszę pana, ja przygotowałem dla pana małe pisemko. Proszę pana, dla pana. I dla pana na pańską korzyść.
Proszę tak, to przeczytać, się zapoznać i proszę wyrzucić, jak pan nie skorzysta. Jak ale pan skorzysta, jest moja adresu. Dziękuję bardzo. I wie pan co? Życzyłbym panu tu może przeczytać, pan skorzysta. Ale proszę pana, o tym, że jest bezrobocie, wszyscy wiedzą. Jeżeli panu wystarczy, nie, spokojnie. Jeżeli panu wystarcza, numer telefonu i jadę. Jeżeli wystarcza, że przyjdzie taki polityk i powie, ja będę walczył z bezrobociem, pan na niego głosuje. Tylko że pan głosował na nich przez 25 lat, oni wszyscy walczą z bezrobociem, a bezrobocie rośnie. Natomiast ja nie obiecuję, że będę walczył z bezrobociem, tylko konkretnie mówię, co zrobić, żeby bezrobocie zlikwidować. Będę ci wrzasnął, prawda, bez walki. Prawda? Przecież ja natychmiast rozwiążę wszystkie urzędy do walki z bezrobociem, prawda? Wszystkie urzędy pracy są zlikwidowane. No i właśnie tego pan nie mówi. Przepraszam, ja powiem. Tego właśnie pan nie mówi. Może ten pan nie zrozumiał. No nie zrozumiał, oczywiście. Pan zajął się naszą świadomością, uświadamianie. Ale to jest najważniejsze. Mówienie, więc właśnie, więc, a my może oczekujemy właściwie co pan zrobi, jak pan nas ma kupić, przepraszam kolokwialnie, żebyśmy poszli i głosowali. Nie tylko młodzi ludzie, ale my, żebyśmy zagłosowali na pana. Byłem z panią co w Londynie. W Londynie, jak już mówiłem, 52% głosowało na nas w poprzednich wyborach, eurowyborach, 52%. I oni mnie spytali, jak byłem na spotkaniu w Londynie, co pan zrobi, jak pan nas namówi, żebyśmy wrócili do kraju. A ja powiedziałem, jak was namówiła królowa brytyjska, żeście przyjechali do Anglii. Nie namawiała ich. Po prostu nam są lepsze warunki do pracy. Jak my zlikwidujemy podatki dochodowe, zlikwidujemy przymus płacenia na emerytury i podatki od kupna sprzedaży, to nie tylko oni wrócą, bo umieją liczyć, ale jeszcze przyjadą 2 miliony Angolii, żeby u nas pracować, bo oni też umieją liczyć. Po prostu i zwyczajnie, prawda? Trzeba stworzyć warunki dla ludzi, a nie wrzeszczy się walczy z bezrobociem. Trzeba robić konkrety, prawda? Ja mówię o konkretach, mówię o liczbach, nie mówię o sentymentach, nie gram na uczuciach, prawda? Tylko mówię po prostu i konkretnie. Każde radykalne zmniejszenie podatków powoduje radykalny spadek bezrobocia, no to wszędzie. To jest olbrzymi proces, to co pan mówi, olbrzymi. Tak, to jest kontrrewolucja, to co my proponujemy, to jest kontrrewolucja, oczywiście nie ukrywam. Mówiłem, że wszystko w Europie, w Unii jest odwrotnie niż w Europie. Chcemy przywrócić Europę. Pani mówi, że wizję, no wie pan co, nie podobało mi się pana stosunek, mam prawo jako grudziądzanka powiedzieć, do agresji. Nie rozumiem tego. Czyli w dzieciach mamy wzbudzać agresję. Tak. Ja pani powiem tak, ja czytałem pamiętniki poety w końcu, Apolinera, na pani nazwisko. Panie Januszu, ale ja bym skończył, dobrze? No proszę bardzo, otóż, ja czytałem pamiętniki takiego poety, Apolinera. I on był synem Zuzanny Baradon, takiej malarki, impresjonistki, no, która malowała może gorzej niż Toulouse-Lautrec, ale za to prowadziła się równie swobodnie jak on. I któregoś dnia mały widuś wraca do szkoły, i męski oczywiście, i mówi, że koledzy się śmieją z jej matki, że jest puszczalska. A tak go w pysk. Jak to, nie rzuciłeś ani z pięściami? Nie broniłeś honoru matki? To był obowiązek mężczyzny, rozumie pani? Tak się wychowywało dzieci, żeby były agresywne. Oczywiście trzeba było wiedzieć, żeby ta agresja była w dobrym kierunku, prawda? Żeby ta agresja szła w obronie, prawda, kobiety, dziecka, w obronie wiary, honoru, prawdy i tak dalej, prawda, ojczyzny. Natomiast dzisiaj, kiedy jest ta agresja, to przejawia się na meczach piłkarskich, nie? Ci ludzie zamiast, żeby pójść do wojska, gdzie będą dobrze opłacani, będą mogli się naprawdę bić, to oni łażą po ulicach i walą, albo są bezrobotni, prawda, i walą kijami baseballowymi. To jest marnowanie tych ludzi. Także ta agresja oczywiście jest potrzebna. Jak nie ma w samochodzie czy w lokomotywie nie ma pary, to ona nic nie zrobi. Oczywiście samochód może pojechać w złym kierunku, może kogoś przejechać. Ale w silniku musi być benzyna, bo jak nie będzie benzyny, to nic tego nie będzie. Pan sugeruje, że rodzice mają wychowywać tak dzieci, a w szczególności chłopców, żeby byli agresywni. Chłopców, konkretnie chłopców. A kobiety, dziewczynki czy kobiety mają być łagodne. Oczywiście, tak zawsze było. Jeżeli kobieta ma męża, który ją uderzy i tak dalej, to znaczy, że jej matka tego... Tylko do pewnego stopnia, to znaczy, tak? To my matka, mamy to tolerować. Że matka tego człowieka źle go wychowywała, bo widzi pan, ja jestem wychowany w normalnej polskiej rodzinie sprzed 70 paru lat. Ja mam 3 lat. I widzi pani, ja nie potrafię kobiety uderzyć. Ja mogę panią wziąć przez kolano i dać pani klapa. Za coś tam, jak pani się... Można! To mogę!
nie oddam. Natomiast nie potrafię kobiety uderzyć tak, żeby ją skrzywdzić. Ja nawet się pani powiem więcej. Jak ja gram z kobietą w szachy, czy w tenisie, nie potrafię grać pełną siłą. Ja zawsze... A dlaczego? Kobietę... Czyżby kobiety były niższe, głupsze? To jest normalne. Proszę, proszę panią, wie pani ile jest wśród 100 najlepszych szachistów kobiet? Wiem. Ile? Wie pan, no mało, zdecydowanie mężczyźni. Jedna, no. Jedna. No. A wie pani ile jest wśród 200 najlepszych bryżystów kobiet? Zero. Ani jedno. No, taka jest prawda, wśród 100 najlepszych sztangistów, które potrafią ciężary, też kobiet nie ma. Nie. Mężczyzna górą. Proszę panią, to nie jest całkiem tak. Rozkład jest taki, że tam różnica jest raptem o 6 punktów procentowych jest wyższa IQ u mężczyzn, ale co bardziej co innego. Mężczyźni są bardziej. Wśród mężczyzn jest więcej geniuszy, ale więcej idiotów. Wśród mężczyzn jest więcej świętych, ale więcej morderców. Także wśród elity to kobiety wiadomo, że są słabsze i tego. Natomiast wśród lubę proletariatum, kto trzyma kasę? Kobieta. Prawda? Tam trzyma kasę kobieta. Także to nie jest. To wie pan, ten wykład, to już robi się wykład socjologiczny, prawda? Ale potem wśród elit nie ma żadnej wątpliwości. Nie ma. I wie pan co, ja oglądałem listę 4000 tam uczestników finałów lokalnych. W fizyce ani jednej kobiety nie było w sensie teoretycznym. A nie wiem, mam jeszcze jedno pytanie. Są takie drużyny kobiece, szczypionistek, tam koszykarek, siatkarek. Kto jest ich trenerem? Zawsze mężczyzna. Nie chcą, żeby kobiety nimi rządziły. Kobieta jak idzie do pracy, to chce, żeby szefem był mężczyzna, a nie kobiety. No, taka jest prawda. No, nie ma tych głupot, które są w Unii, prawda, równouprawnieni. Są głupoty. Kobiety zawsze cenią sobie mężczyzn i tyle. Czasami nawet nadmiernie cenią mężczyzn. Kobiety mają chyba nawet nadmierne zaufanie do was, szczerze mówiąc. Ale ja byłem wielokrotnie rozmawiałem z panią Taczerową. Ona jest przeciwnikiem prawa kobiet do głosowania. Ona mówi, że kobieta ma większe szanse, głosują mężczyźni. Kobieta nie głosuje na kobiety, kobieta głosuje na mężczyzn. Jak mężczyźni głosują, to wtedy ona może być wybrana. I została wybrana przez mężczyzn. Także ja nie mam przeciwko temu, żeby była to... Ja wiem, nie wiem, pani Taczerowej. Bardzo wiele kobiet, świetnych polityce. Ale co do głosowania, proszę bardzo. Ja chciałem zadać panu trzy pytania, mogę? Tak, po kolei, pytanie zadać. Dobrze. Nazywam się Patryk Kuchczyński, jestem działaczem partii Zmiana i moje pierwsze pytania do pana. Pan mówi, że wszystkie partie w Sejmie oraz także posła parlamentarne są socjalistyczne, że obecnie panuje socjalizm. Tylko z tego co wiadomo, podstawą socjalizmu jest gospodarka centralnie planowana, a nie mamy gospodarki centralnie planowanej, mamy wolny rynek, czyli mamy kapitalizm. I czy nie jest tak, że pan specjalnie nazywa ten ustrój socjalistycznym, żeby mieć tak jakby wroga, żeby pokazać, że tylko pan jest kapitalistą, że pan chce rozszerzyć po prostu ten kapitalizm, który teraz jest. O ile pan wie, traktat lizboński składa się z 4000 stron, na których jest napisane dokładnie, co który zakład ma produkować. Proponowana każdy hektolitr wina, nawet mleko jest reglamentowane, nie jest powiedziane, ile wolno mleka wyprodukować, prawda? Wszystkim sterują urzędnicy. Jaki tam wolny rynek? Gdzie panu mówić wolny rynek, przychodzi to było? Partia Zmiana, to jest bardzo ciekawa partia, nawiasem mówiąc, jest bardzo ciekawa, rzeczywiście oryginalna. Ona jest oskarżana o to, że jest partią prorosyjską. To nie jest partia prorosyjska, to jest partia prosowiecka. Oni by chcieli, żeby Putin sowiecki, a nie tam Rosja. Putina by wsadzili do więzienia za kapitalistyczne odchylenie, za dziuganowe produkowanie. Tak. Polską przede wszystkim. Co? Jesteśmy przede wszystkim partią polską. A bardzo dobrze, nie. Tylko mówię, że jaki model państwa wy są w wyrazie pan to mówi, że pan chce socjalizmu. Więc nie ukrywajmy. Ja jestem wrogiem socjalizmu, czy to będzie eurosocjalizm, czy to będzie sowiecki socjalizm, czy to będzie socjalizm afrykański, arabski, jakikolwiek socjalizm, czy żydowski, przecież Izrael w tej chwili troszkę mniej, ale przecież był państwem też socjalistycznym. Przecież narodowy socjalizm był w Izraelu, klasycznie. Także jestem wrogiem tego ustroju, który jest zabójczy dla moralności człowieka i tyle.
muszę zrozumieć. Natomiast, żebyśmy jasno powiedzieli, pod koniec rządów PZPR-u, czyli za w okresie Wilczka, wtedy był podstaw socjalnych, coraz więcej przywilejów socjalnych, coraz więcej zasiłków, prawda, coraz więcej biurokracji. No, ludzie pracują na przykład. Idziemy w tej chwili w stronę socjalizmu. Największy liberalizm panował za Wilczka w 1988 roku, po reformie Wilczka. Tutaj proszę pana o pytanie. Ja chciałbym, nazywam się Jerzy Kraszewski, chciałbym odpowiedzieć temu panu młodemu, po co będziemy szukać, panie pośle, w świecie, w Polsce, niech spojrzy ten młody człowiek na Grudziądz. Ja nie jestem Grudziądzaninem, jestem przyjezdny. I sytuacja następująca. Co byś nie zrobił w Grudziądzu? Stale ta sama firma. Co byś nie budował? Stale ta sama firma. Kto by nie wygrał przetargu? Stara ta sama firma. Zmieniają się prezesi, zawsze te same firmy wracają do MPGN-u. Kto robi to? Stale ta sama firma. Proszę, niech pan sobie odpowie. Chciałbym się do młodzieży zwrócić. Droga młodzieży, pokolenie nas, emerytów, ja bardzo bym was prosił, w was jest siła. Tylko proszę posłuchać jedno zdanie. Kiedy jestem w Grudziądzu na ulicy i słyszę, że przyjeżdża ktoś, od pana pan Korwin będzie, tak? Będzie pan Duda, drodzy państwo, już się słyszy. Po co tam iść? O czym tu gadać? A kto to będzie? A będzie swoje znowu wymysły, a będzie historię, a nie wiadomo tego. To co zrobić, jeśli się nie chce przyjść, zabrać głosu i wierzyć w to, panie pośle, że oni mówiąc tu, tak jak ten obywatel nieświadomy swoich słów, bo on na wszystkich i na rynku, i wszędzie, gdzie tylko dajmy spokój temu starszemu panu, to w młodzieży jest siła. Dzisiaj tak jak, drodzy państwo, młodzi, była w nas siła. Chcieliśmy coś zrobić, zrobiliśmy. Tylko wierzcie w jedną rzecz, że ci wszyscy, którzy mają telewizję w ręku, władzę w kieszeni, pieniądze we firmach, to nie jest prawdą, panie pośle, że przy pensji 12 tysięcy czy 15 miesięcznie, ma się 9 mieszkań, domów, nie wiadomo ile, się nie wpisuje i się mówi, machinalnie popełniłem błąd, przez 4 lata powielając ten sam błąd. To pytam się, no to gdzie my żyjemy, w jakim kraju, kto ma to zrozumieć, my starsi, jak dotrzeć, żeby to spróbować powiedzieć. I na koniec, panie pośle, miałbym do pana ogromną prośbę, przez szacunek, ponieważ niedany nam jest, gdzie dzwonimy pogadać, proszę, bo jesteście w telewizji, o jedną rzecz. Nie dajcie się nigdy tym z kompleksami Napoleona, dziennikarzom, z TVN-u, małym, niewyrośniętym, którzy rzucają wam kłody, ingerując w prywatne życie pana Wiplera i innych. Proszę odpowiedzieć, bo ja tej pani bym z miejsca odpowiedział, a jakie jest pani życie? Ja tutaj przyszedłem o czym rozmawiać. Rozmawiajmy o polityce. Inteligencja wskazuje na to, że wtedy, kiedy się mówi o kimś, to wie pan, co oni mówią? My wszyscy to słyszymy. Oni mówią, albo u was, co u was murzynów biją? To się skończyło. Pięknie, jestem zadowolony i apeluję, proszę państwa, nie do siebie. Bo my mamy wypracowane, ja na przykład emerytury, dziękuję, mnie nikt nie dał. Tylko wierzcie państwo, z czego to ma być. Oni będą zawsze mieli, bo wujek, siostra tu na terenie tego miasta, mówmy tu. Kto tutaj przyszedł? Zobaczcie, wspaniała przyszłość. Tak, bo ja jestem strasznie zadowolony, że ci, którzy będą kształtować tą przyszłość, przyszli tutaj. Tylko co oni mogą zmienić, wiecie co? Na szczęście jest wolny internet i oni czerpią wiadomości z internetu, a nie z telewizji. I trzeba by im było podpowiedzieć tak, jak się to działo w świecie, na zasadzie czego? Przeżyliśmy parę rewolucji, kontrrewolucji, przeżyliśmy wszystko. Kto to ma zrobić? Jeśli sami nie zrobicie państwo tego, nie zrobi nikt za nas, bo politycy dzisiaj są, jutro nie ma. I jak państwo tutaj, partia rządząca jeszcze z takimi małymi wynikami ma gdzieś coś osiągnąć? W co? Cieszę się ogromnie, tylko chciałbym, żeby ta wiara, która jest na spotkaniach, tak, przeszła. Bardzo ważne, bardzo ważne. Nawiasem mówiąc, pan Henryk, ten co wyszedł, to pismo dał mu napisane do pana Palikota do rąk własnych. Nie
dużo się pomylił. Od K do P. Także, proszę Państwa, ma Pan oczywiście rację. To jest takie, taka książka księcia Tomasi di Lampedusa, Lampard. Tam jest takie piękne zdanie. Piękne zdanie, które brzmi. Bardzo wiele musi się zmienić, żeby wszystko zostało tak, jak było. W 1989 roku to właśnie zrobiono. Zmieniono bardzo wiele, żeby wszystko zostało tak, jak było. Pana, przecież ludzie się pytają, prawda, kto uczył okrągłym stołem? Kto zaprosił do okrągłego stołu? Generał Kiszczak, nie? To kogo on zaprosił? Dlaczego pan Wałęsa i inni to są agenci generała Kiszczaka? Po prostu, jak miał przekazać władzę opozycji, to przekazał ludziom, do których miał zaufanie, a zaufanie miał tylko do swoich agentów. No więc nie dziwcie się Państwo, że jest jak jest. Po prostu i zwyczajnie. No. Jest ta sytuacja i trzeba tutaj troszkę to zmienić. Nie? Może minęło 25 lat, to pokolenie odchodzi, ci zawali mogą do stołu, odchodzą, umierają, prawda? Więc coś się zmienia, coś pęka w tej chwili. Coś pęka, brak pieniędzy tutaj uczy. Ale to jest bardzo ważne, to co Pan powiedział, prawda? Że musimy naprawdę dokonać zmiany, a nie tylko kosmetyczne. Trzeba nie zmienić świnie przy korycie, tylko koryto zabrać. No, to jest, prawda, podstawowa różnica. No, oczy żyje od koryta. Proszę bardzo. Ja chciałem zapytać Państwu interpretację i ocenę rozporządzeń 11 lutego, zwłaszcza odnośnie obowiązkowych szkoleń wojskowych, a także przy okazji Pańską koncepcję organizacji Sił Zbrojnych. Tak, miałem przyczyną w ogóle na ten temat wywiad tutaj w telewizjach. Największym skrócie. Żołnierzy musimy mieć, ale żołnierzy 100 tysięcy, a nie, bo tam w tej chwili w tej armii to jest 7 tysięcy ludzi biurków, no i chyba całe pół generałów mamy, bo generałów mamy tyle co w armii chińskiej, mniej więcej. Także to trzeba zrobić. Chcemy 100 tysięcy, ale żołnierzy. Jak Państwo widzieli film Rambo, no to pod koniec tego filmu Rambo wchodzi tam z Uzi, czy co tam miał, prawda? Wchodzi do sztabu, gdzie siedzą ci wszyscy sztabowcy, którzy przekazali, przejeżdża tę serię po tych wszystkich kartotekach, prawda, po tych wszystkich pudełkach, się chowają pod stoły, prawda? Tam jest główny wróg wojskowy, biurokracja wojskowa. Przecież jeżeli Państwo w tej chwili słyszą, że trzeba zwiększyć w Ukrainie wydatki na wojsko, a są kłamują, że grozi nam wojna z Rosją. Znaczy może i grozi, bo to Amerykanie dość pro. Ale to nie jest wojna polska. Grożą nam tym. I jednocześnie zwalniają z wojska 15 tysięcy ludzi, no to o czym doświadczy? Że nie o to chodzi, żeby armia była silna, tylko żeby brać łapówki za zakup sprzętu. Po prostu. W tej chwili statek tonie, rozkrada wszystko każdy kto może. Pieniądze się dodrukowują i biorą te pieniądze, kupują sobie złoto, prawda, a my zostaniemy. Proszę Państwa, ja mam dla Was propozycję. Ja powiem, czy to się skończy ten dodruk euro. Ja Wam pokażę, bo ja mam przy sobie kilka bardoków euro. Zobaczcie. Euro to jest jedyny banknot na świecie, na którym nie ma podpisu prezesa banku i głównego kasjera. Nikt nie ręczy za ten banknot. Nikt się. Nie ma. Któregoś dnia ogłoszą, że euro jest niewymienialne i my zostaniemy z tymi papierkami nieważnymi w ręku. Zlikwidują Unię Europejską, to się nakradł, prawda? I my zostaniemy z tymi papierkami w ręku. Popatrzcie na ten, jak wygląda ten bazę. A to będzie. Nie się żadnych złóż. Także ten. Natomiast straszenie Rosją jest kretynizmem. Polska nie ma żadnych sprzecznych interesów z Rosją. Polska powinna być neutralna w stosunku do sporów Ukrainy z Rosją. Mamy pretensje do Rosji, no wiele rzeczy historycznych do Ukraińców mamy pretensje, prawda? Nie ma powodu, żebyśmy się mieszali w ten spór. Dla Polski jest ważne, żeby była niepodległa Ukraina, bo ja bardzo kocham Rosję, ale tym bardziej ją kocham im dalej od Polski, więc to jest zrozumiałe. Natomiast niepodległa Ukraina jest bardzo ważna. A czy ona będzie z Krymem, czy bez Krymu? Czy nawet z Donbasem, czy bez Donbasu? Ja Państwu powiem więcej. Jego decyzja Włodzimierz Putin robi nam dobrą robotę, bo w wyniku jego działalności Ukraińcy zaczęli nienawidzić Rosję. Do tej pory nienawidzili nas. A teraz nienawidzą Rosję. To jest korzystne dla Polski. Nie ma co się w to wtrącać. Trzeba mówić otwarcie, że będziemy bronili niepodległości Ukrainy, natomiast nie będziemy się wtrącali, czy to Ukraina z Donbasem, czy z Krymem i tak dalej. Przecież wiecie jakie wam robią wam wodę z mózgu w sprawie Krymu? Przecież tak jak
Kiedyś było zamieszanie w Moskwie w Związku Sowieckim i Ukraina skorzystała i wystąpiła, że też zrobiła ze Związku Sowieckiego. Jak zrobiło się zamieszanie w Kijowie, no to Krym wystąpił z Ukrainy. Krym był autonomiczną republiką. Parlament Krymu był wybrany za czasów Ukraińców. Ten parlament jednomyślnie uchwalił niepodległość Krymu. Poszło niepodległy Krym w referendum mniejszością 86 czy 100% głosów, nie pamiętam, prawda, uchwalił przyłączenie do Rosji. No więc proszę nie robić. Donbas to jest inna para kaloszy, ja tutaj nie mam tego, ale Krym to jest w ogóle fikcyjna sprawa. Jak to? Ludzie mówią, jak można oderwać Krym od Rosji, a Kosowo można było oderwać od Serbii? Oderwano, prawda? Kosowo od Serbii. To dlaczego Kosowo można, a Krym nie można? Jeszcze jedno zdanie można? Proszę bardzo. Jeszcze miałbym tylko jedną, jedyną prośbę, żebyśmy jedno zdanie na koniec zrozumieli, bo przed nami są jedne wybory i drugie wybory. Były te. Ci młodzi ludzie, niejednokrotnie widać w ich sercach zaangażowani, bo nie było takich spotkań tak jak dziś. Panie prezesie, więc w związku z tym jest to piękne. Oni może potrzebują więcej pomocy, no bo my już nie. Jak to się przyłożyć, drodzy państwo, jak przyłożyć? Nie gadką, podpisem. Bo gdzie ci młodzi mają iść do pracy, skoro 40% ludzi w szpitalu jest podległych jednej osobie zatrudnionej tam. Tak. W urzędach, ich rodziny, ich tego. Gdzie ci młodzi ludzie mają iść? Ja jestem obcy, nie jestem. Zamiast szpital sprywatyzować, się go zamyka. No tak. Chcą cokolwiek powiedzieć, młody się odezwał, już mu zarzucili, że krzesłem chciał zabić, skoro było tysiące borowców. Kiedy partie rządzące nie dopuszczają myśli, i tak się dzieje wszędzie, zobaczcie, ci dziennikarze, nie na próżno ma nazwisko zwierzęcia, kiedy w telewizji występuje pan w dwójce i cokolwiek nie możesz powiedzieć, bo on z góry jest nastawiony na wszystkie partie i na wszystko nie. Nie i nie. A kiedy się wrzuca do ogródka, że to przecież władze TVN-u, kochani, władze TVN-u osądziły już Durczoka, to co mówi pani dziennikarka? A u pana co się dzieje, panie pośle? Pan był pijany. Mam dla pana wrócą wiadomość. TVN właśnie zbankrutował i został sprzedany. Tak, wiem o tym za 2,5 miliarda złotych. Także drodzy państwo, ostatnie, wiecie. Ostatnie zdanie, bo muszę lecieć. Mówi pan tyle o Arabach, także okupamy straty Arabami i tak dalej. Co panu mówi 1620 rok? To raz, to jest wiary, tak? Wiemy, co tam się wydarzyło. Nie ma powtórzyć zdanie, bo ja nie... Mówił pan tyle o Arabach, że Arabi to, tamto i tak dalej. Moim zdaniem Arabi się trochę boją, bo pamiętają 1620. To raz, a dwa. Tak samo Polska. Polska jest krajem od 966 roku tak naprawdę. Nie ma się co rozumieć. Znając historię, wiemy, że naród rosyjski, nie tam polityka rosyjska, zawsze wobec nas była wrogo nastawiona. Więc tak naprawdę czemu, skoro przez tysiąc lat istnienia Polski Rosjanin był naszym wrogiem, to czemu ja mam nagle uwierzyć, że od 89 roku nagle ma być moim przyjacielem? A czy ja mówię, że Rosjanin jest naszym przyjacielem? Nie przyjacielem. Ma pan bardzo pozytywne, wydaje się po pana opiniach, że ma bardzo pozytywne zdanie na temat narodu rosyjskiego. Ale ja nic takiego nie powiedziałem. Powiedziałem tylko. Ale sąsiadem sąsiada ma się dobre stosunki, prawda? Dlatego właśnie powstanie niepodległej Ukrainy jest dla nas bardzo ważne. I to powiedziałem wyraźnie, prawda? Dzięki temu przestajemy mieć kłótnie i obiedzę z Rosją, a będziemy mieć co najbliżej z Ukrainą, którzy mają pretensje o Zasanie, prawda, Przemyśl, nawet chyba Tarnów też uważają, że należy do Ukrainy. I będziemy mieć spory z Ukrainą, ale mniej się boję sporów z Ukrainą niż sporów z Rosją. Prawda? Dlatego też, że pan nie mówi, że ja mówię, że zostanie nas przyjaźń. Nie są. Ale powiem panu jeszcze jedną rzecz. 25 lat temu dla Rosjanina Polak to był Zachód, to był bogacz, to był polski pan. Po 25 latach demokracji w Polsce, tam w Rosji na szczęście nie mają tyle demokracji, co u nas. Po 25 latach oni się z nas też śmieją. Po 25 latach, proszę pana, Europa pełna jest bogatych Rosjan i biednych Polaków. Teraz oni się z nas śmieją. Taka jest prawda. Od Wyska na Ryjsku. Oczywiście, wszędzie jest pełno bogatych Rosjan, a Polaków jest znacznie mniej. Także pamiętajmy, jeżeli ktoś chce forować, mówią, ludzie mówią, a Łukaszenka jest gorzej niż w Rosji.
Ale proszę pana, nie nawet do głowy, nie wierzyłem nigdy w Solidarność, nie wierzyłem nigdy tam w Unię Europejską, ale do głowy nawet mnie nie przyszło, że ja po 25 latach tak zwanej wolności będę z Białorusi przemycał do Polski termometry tęciowe, bo jest zakaz ich używania w Polsce, będę przemycał z Białorusi, żarówki, bo jest zakaz używania żarówek. To mi do głowy nie przyszło, widzi pan. Także doszło do tego, że w Białorusi w tej chwili o podatki, jak obniżyli na Białorusi, powstały polskie firmy internetowe, uciekają na Białoruś, bo tam Łukaszenka stworzył lepsze warunki do życia. No co jest jasnej cholery? Stajemy tym krajem biurokracji, rządzonej przez tę biurokrację nieustannie tych samych, prawda? I tyle. Największa wartość według pana, nie życie ludzkie, to co? Jest bardzo wiele wartości. Jest ale no największa, zdecydowanie pan mówił, że nie życie ludzkie. Sprawiedliwość, czyli wolność. To, co jest w głowie, tak? Świadomość. Tak. Proszę pana, jak mówił święty Augustyn, niech zginie świat, a niech stanie się sprawiedliwość. Ale praktyka uczy, że jak się realizuje sprawiedliwość, to świat od tego jakoś nie ginie. A jak jest to stosunek pana do Pawła Kukiza? Dobry. Dobry, bo w mediach pisze, że zabiera panu elektorat. Młodych ludzi, nie boi się pan tego, bo ma już większe wyniki jak pan. Dobrze, no to niech odbiera, no zobaczymy, co wygra. Ja go bardzo lubię. Mogę jeszcze jedno? Akurat pytanie na temat policji, naszej policji. W jaki sposób się zachowuje? Ogólne. No byłem wczoraj. Opinia na temat naszej policji. Byłem to są wczoraj, bandyci. Byłem wczoraj w Legionowie. Pani też jest bandytą, ta pani. Byłem wczoraj w Legionowie. Ta pani jest bandytą. Jestem rzecznikiem prasowym policji. A, rzecznikiem prasowym. Byłem wczoraj w Legionowie. Formy obywatelskiej. Byłem wczoraj w Legionowie. Prokapitalistyczny. I od razu powiedzieć tak. Przyczyną tego, co stało w Legionowie, jest złe ustawodawstwo. Jeżeli jest zła ustawa, która nie wiadomo dlaczego parzy ludzi za posiadanie i palenie marihuany, prawda, to ci policjanci muszą interweniować i czasami przekraczają w zapędach. To jest normalne. Przy każdym złym prawie zdarzają się przypadki, że ludzie je wykonują na siłę i są tego typu przypadki. To powiedziałem to Legionowi wyraźnie. Śledztwo oczywiście wykaże, komenda sprawdzi, jak to będzie, czy przekroczyli sobie uprawnienia, na ile, co było przy śmierci, prawda? To się zdarza. Jak oni chcieli gorliwie tę torebkę mu wyrwać z gardła, mogli mu te gardło uszkodzić. No, przekroczyli uprawnienia z całą pewnością, prawda? No ale to nie jest powód, żeby sobie palić komisariat, nie? Także ja prosiłem, żeby nie robić żadnych burt i rzeczywiście ja musiałem być w telewizji potem za pół godziny, więc wyjechałem. Gdybym jeszcze tam był 20 minut dłużej, to by w ogóle nie doszło do żadnych burt, gdybym przekonał. Ale też trzeba powiedzieć jasno. Musimy jasno powiedzieć. To prawo trzeba zmienić. I zaproponowałem takie poprawki do konstytucji, które mówią, że każdemu wolno jeść, pić, palić, co mu się żywnie podoba, jeżeli nie szkodzi o tym innym. I wtedy policja nie będzie miała roboty, będzie mogła zamiast łapać tych, co mają marychy, będzie mogła łapać bandytów, prawda? A nie. I wtedy jakiś przy okazji trochę udusi, no to trudno, przeżyjemy to.